Film nie ma na celu urazić nikogo, to tylko moja opinia. Witam was, dzisiaj opowiem o prowincjach Europy. A więc tak, prowincje Europy to pseudo-mapping wraz z untrybalami gadającymi przez aplikację Narrator Voice. Ogólnie to bardzo dużo ludzi lubi ten content. Na początku zaczyna się od Wielkiej Polski, po Trzy Rzesze i Turcję z kebabami. Ostry dla pan doktor? Bardzo ostry. A potem zaczyna się niszczenie Polski i odratowania jej. Przez NATO i USA czyli typowe odcinki tego czegoś. Moim zdaniem, to totalne dno. Może już przejdzie takie prowincje Europy z narrator wojcem, schowanym interfacem oraz teuntry balami, które nie są mlane flagami i nazwami jak również balami, które siedzą na miejscu a całość robiona jest jako slajdy przez zrzut ekranu. Ale są też drugie osoby, czyli najczęściej 10 latki, które myślą, że są. Najlepsi, czyli dają zamiast narrator wojc swój własny głos? Który zawsze jest piskliwy oraz niewyraźny Chyba wszyscy się ze mnie śmieją bo jestem słaby Ale ja im pokażę cały świat będzie mój Ja będę najlepszą, najlepszą podrogą Polski Dobra mamy flagę tą. Niszczymy teraz to Tutaj niszczymy O tak Wszystko niszczymy Ja się mutuję Oraz oczywiście pomylenie najprostszych flag Uczycia się takich flag w szóstej lub siódmej klasie, ale oni mylą Węgry z Bułgarią i Oczywiście nie zapomnijmy wielkiej BOLSGI, czyli w skrócie, Polska atakuje Niemcy, Ukrainę, i inne państwa nazywane małymi wypiertkami lub tamtymi nieznaczącymi państwkami. To teraz realizm 100%. Polska wygrywa z największym krajem na świecie. Polska ma bomby atomowe. Bzdura nawet jeśli ktoś napisze komentarz typu: e, ale Ukraina wygrywa z Rosją? To wprost odpowiadam, że na i kraje poza NATO jej pomagają. Albo jak Polska atakuje Niemcy i wygrywa, etj, ale Niemcy mają ranking 25 ABLZK 18. To teraz was zaskoczę moi drodzy, bo jest. Takie coś jak NATO, ONZ, UE i wiele więcej. Więc jeśli agresorem są Niemcy, to NATO dołącza po stronie Niemiec. Przynajmniej tak jest z mojego doświadczenia oraz na odwrót. Ale jeśli nawet naciągniecie, i zrobicie ten pseudo mapping bez sojuszów, to i tak Niemcy są cztery czy tam pięć największą gospodarką na świecie. A jeśli chodzi o dialogi to na przykład? Potrzebuję trochę bomb atomowych na Ruska, zadzwonię do. USA Dr. DRR, halo USA. No, halo? No co tam? Dasz trochę atomówek na Ruska? Jasne nie ma problemu XD i jeszcze kraje nie mają płci. Naura.